dobry. Dzisiejszy odcinek chrześcijańskiej telewizji internetowej realizowany jest w Mikołowie. Stąd też serdecznie witam Was i pozdrawiam z tej przepięknej świątyni noszącej imię świętego Jana biblijnym hasłem dzisiejszego dnia 28 października 2020 roku, które zapisane jest w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian w 3 rozdziale, wierszu 11, gdzie jest tak napisane: fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Drodzy, kiedy mówimy o fundamencie, wyobrażamy sobie różne budynki, czy to jednorodzinne, czy szeregowe, czy monumentalne wieżowce, czy chociażby jak te świątynie, które by stabilnie stały, muszą posiadać solidny fundament. Tak jest i w tym kościele, w którym się obecnie znajdujemy. A niech dowodem na to będzie fakt, że w przyszłym roku obchodzić już będziemy 160. rocznicę jego poświęcenia. Myślę, że został dobrze zaprojektowany, dobrze wykonany, bo znajduje się w bardzo dobrym stanie. Drodzy, znamy też słowa pieśniarza księdza Samuela Stone'a, który, myślę, w znanej nam pieśni pisze tak: na skale Kościół stoi, a skałą Chrystus Pan. I kiedy autor tych słów mówi o Kościele, to nie ma na myśli budowy, fundamentów, ścian. Ale kiedy mówi o Kościele, ma na myśli społeczność ludzi wierzących, których życie również można porównać do budowy, do budowli, jak i do tego, że i ta ludzka, życiowa budowa również potrzebuje solidnego oparcia, solidnego fundamentu. I poprzez to dzisiejsze hasło biblijne jesteśmy zaproszeni, aby włączyć monitoring własnego życia i prześledzić z jednej strony dla własnej świadomości, ale z drugiej strony do takiego osobistego spotkania z dzisiejszym Bożym Słowem i zastanowić się, spróbować odpowiedzieć na być może nurtujące nas pytania. Co jest fundamentem mojego i Twojego życia? Czy zastanawiamy się nad tym, myślimy o tym, co jest podstawą mojego życia? Czyli inaczej, co jest rozstrzygające, co sprawia, albo co ma wpływ na to, że w miarę pewnie stoję, albo chwieję się jak trzcina na wietrze? Czy czasami nie czujemy, jak tracimy grunt pod nogami? Ale z drugiej strony, czy też niesieni mocą tej podstawy, którą daje Zbawiciel, podejmujemy kolejne wyzwania życiowe? Dzisiejsze słowo jest okazją do audytu naszego życia, co może pobudzić wyobraźnię nie tylko fachowców z zakresu budownictwa. Jak wspomniałem, własne życie można sobie wyobrażać jako budowanie. Stąd kolejne pytanie. Co jest w tym budowaniu naszym fundamentem? Na czym stoimy? Co posiada takie bezpośrednie przełożenie na nasze reakcje, postawy, zachowania, działania, na całe życie? Jeśli apostoł Paweł dość optymistycznie napisał, że Chrystus jest jedynym fundamentem dla Kościoła, to tym bardziej trzeba zapytać, ile rzeczywiście jest chrześcijaństwa w moim, w naszym chrześcijaństwie, czyli ile jest tego Chrystusa fundamentu w moim życiu, myśleniu, działaniu, ale także w rodzinie i Kościele, jeśli w ogóle jest. Jaki jest ten mój, nasz fundament? To jest, drodzy, bardzo istotne pytanie, które należy stawiać w każdych okolicznościach, tak dobrobytu, spokoju, ale także w sytuacji zagrożeń. Czy mój fundament mnie trzyma, choć czas jest niepewny i wymagający? Czy też brak tego fundamentu, czyli tej stabilnej podstawy dla życia, sprawia, że czuję się taki zalękniony, zagubiony? A może obecna sytuacja?
czas wielu napięć społecznych, politycznych, wreszcie przeżywanej epidemii. Znajdujemy się obecnie, cały nasz kraj, w nowych realiach, nowych obostrzeniach. Cały kraj jest w strefie czerwonej. Znowu dzieci wracają do zdalnego nauczania. My dowiadujemy się co rusz o nowych przypadkach kogoś znajomego, kto musi przebywać na kwarantannie, bądź też został zarażony COVID-em, albo ze smutkiem przyjmujemy informacje o kolejnych znanych nam osobach, które z powodu COVID-a odeszły. To jest, drodzy, taki czas, który przeżywamy, który stanowi swoistą próbę ognia, próbę wiary. Jaka jest wartość mojego fundamentu i budowania? Czy to przekłada się na moją codzienność, relacje z innymi, umiejętność obchodzenia się z tymi trudnościami życia, często w wielu przypadkach z izolacją? Czy też moje chrześcijaństwo stanowi tylko jakąś fasadę? Czy Chrystus fundament, jak go określa apostoł Paweł, imponuje mi swoją postawą, pociąga, wzmacnia, dodaje wewnętrznego pokoju, którego tak bardzo nam potrzeba, a którego świat nam dać nie może. Chrystus nam go daje. Dlatego możemy z całą świadomością i pewnością stwierdzić, że mamy mocny fundament, mamy mocne oparcie, na którym możemy oprzeć swoje życie w osobie Chrystusa. Na Nim i tylko na Nim warto budować. On nas nigdy nie zawiedzie. On nas przeprowadzi przez Dolinę Cienia. On nas wzmocni. On nas posili. Trzeba tylko w pełni oprzeć się na Nim, oddać Jemu. Tak jak mówi psalmista, powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. To do Niego pójdźmy z naszymi obawami, lękami, z własną słabością, niepewnością. On nas przyjmie, On nas wysłucha. Sam nas zresztą do tego zaprasza, mówiąc, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, ja wam dam ukojenie. Kochani, z tymi myślami, z tymi pytaniami was zostawiam. Życzę konstruktywnych myśli. Życzę dobrego dnia. Niech Pan Bóg wam błogosławić raczy. Zostańcie z Bogiem.